Cześć, witajcie na kanale MGSM. Parę dni temu mój szacowny kolega z branży Paweł, którego serdecznie niniejszym pozdrawiam, zastanawiał się na swoich Insta Stories, czy ktokolwiek jeszcze ogląda unboxingi. Nie znałem odpowiedzi, ale nadarzyła się okazja, żebym po prostu to sprawdził. Akurat trafił w moje ręce telefon w stanie dziewiczym, jeszcze z plombami na opakowaniu, zatem postanowiłem rozpakować go na waszych oczach i przekonać się, czy ktokolwiek jeszcze ogląda unboxingi. A co będziemy dziś unboxować? Moi drodzy, iPhone'a i to tego najbardziej dopasionego. To zapraszam, zaczynamy. Słowo się rzekło, zatem zaczynamy unboxing. I zdejmujemy plomby. Jedna poszła. Druga. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że doskonale zapewne wiecie, co znajdziemy, albo raczej czego nie znajdziemy w tym opakowaniu, ale zawsze warto popatrzeć, bo jednak Apple bardzo ładnie pakuje swoje urządzenia. Wyjmujemy telefon, a pod nim mamy, jak to u Apple, przeuroczo zapakowany kabelek USB-C to Lightning i pewnie troszeczkę oczywiście makulaturki. O, jest oczywiście też obowiązkowa naklejeczka na samochód, żeby wszyscy widzieli, że mam iPhone'a. No i dali igłę. Wow, co za zbytek. Nie wiem, czy słyszeliście tą może legendę, może nie legendę, że urządzenia Apple, kiedy wyjmujemy je z opakowania, wydzielają specyficzny zapach. Podobno nawet specjalnie go komponowano i nawet widziałem perfumy z logo Apple. Pytanie, co one miałyby wspólnego z tym oto aromatem. Może nie będę się wygłupiał teraz i nie będę wąchał iPhone'a, ale jeżeli otwieracie jakieś urządzenie elektroniczne, które było zapieczętowane w pudełku, no jest spora szansa, że jakiś tam aromat poczujecie. Pytanie, czy to jest właśnie ten, o który chodziło i ten, który ma nam dać poczucie amazingu. No cóż. Na mnie najwyraźniej amazing nie działa, bowiem nie czuję niczego nadprzyrodzonego. Zatem nie pozostaje mi już teraz nic innego, jak zabrać się za testowanie tego sprzętu i zaprosić Was za kilkanaście dni na jego recenzję. Ale od razu mówię, nie będzie to klasyczna, typowa recenzja, bo takich mnóstwo już znajdziecie w sieci. Zrobię to jak zwykle po swojemu, okiem sceptyka i spróbuję poszukać w tym smartfonie szczegółów rzeczy, które umknęły innym recenzentom, na które po prostu nie zwrócili uwagi. Jeżeli odnieśliście wrażenie, że trochę sobie dworuję z iPhone'a z Apple, jestem trochę negatywnie nastawiony, nie, to błąd. Wierzcie mi lub nie, ale do pewnego momentu byłem zagorzałym fanem Apple'a i używałem wyłącznie urządzeń z ich ekosystemu. Zatrzymałem się gdzieś tak na siódmej generacji, wtedy kiedy smartfony z Androidem zaczęły być już naprawdę fajne i jakoś tak przesiadłem się na Androida, I od tamtej pory jakoś mi nie po drodze z iPhone'ami, bo Maca na przykład używam cały czas. Stąd właśnie moje stwierdzenie, że spojrzę na ten telefon trochę sceptycznie. Może 14 jednak w końcu mnie przekona do powrotu do tego jednego najlepszego i najdoskonalszego zdaniem wielu ekosystemu. Zobaczymy. Stay tuned. Oglądajcie nasz kanał. Na razie, cześć.